Drodzy Państwo, no obowiązkiem króla Lechta w ramach Konfederacji Generalnej Rydzyńskiej Królestwa Polskiego Lechii od 2016 założonej, to było doprowadzenie do obioru króla, co się stało, pary królewskiej, co się stało, króla i królowej, i następnie koronacji. Co się nie stało, tak? A minęło ile lat? No już 7, z okładem, czyli prawie 8. Najczęściej koronacja była rok po elekcji, a tu jest 8 lat, drodzy Państwo, ale co stoi na przeszkodzie? No przede wszystkim mentalność, drodzy Państwo, przede wszystkim problem mentalny. Polacy nie chcą króla w jakimś sensie, a przecież przy powszechnym niech żyje król i królowa to nie ma sensu. Nie chcą też księża, tak? Który to religia jest prokrólewska, Jezus uczył o królestwie, Jezus uczył o królestwie. Religia Jezusa Chrystusa jest religią o królestwie. I wyznawcy tego, czyli biskupi, czy kapłani służebni, jakby o wszystkim mówią tylko o nie królestwie, tak? No więc jest już podwójny problem. Dlatego, proszę Państwa, pochylmy się nad problemem, żebyśmy zrozumieli, że nie jest to nic nowego, nihil novi. Tu musimy troszeczkę się pochylić nad opracowaniem biskupa Jana Kopieca między Altrasztanem a Połtawą, czyli, drodzy Państwo, stolica apostolska wobec obsady tronu królewskiego w latach 1706-1709, czyli tak de facto, drodzy Państwo, sytuacja jest taka, że żyje jeszcze Conti, on umiera, bodajże Conti umiera dopiero, sprawdzimy to, drodzy Państwo, król, który został wybrany podczas elekcji po śmierci Sobieskiego na prawowitego króla, drodzy Państwo, on umiera, drodzy Państwo, coś tu nam nie pasuje, bo tutaj jest napisane, że umiera, drodzy Państwo, w 1709 roku. No tak, w 1709 roku, czyli, drodzy Państwo, i to jeszcze przed Połtawą, czyli żyje Conti, tak, prawowicie wybrany król, a August II był uzurpatorem, to był mocny, wiarołomny, jest wybrany Leszczyński na miejsce Augusta II, a jest, żyje jeszcze król i mamy trzech króli, tak, Epifanie, trzech króli, mamy Conti, August II wiarołomny i Leszczyński, tak? Jest problem dla papiestwa, który z nich jest legalny, tak? Dlatego tutaj biskup to napisał 1706-1709, bo tak de facto tu mowa jest o Połtawie, kiedy król Leszczyński wyjeżdża, jakby przegoniony jest z Polski, a umiera Conti, tak? Więc jakby życie rozwiązało ten problem, nie do końca, bo Leszczyński jest na emigracji, przeżywa Augusta II, który umiera w 1933, jest powtórnie wybrany, przeżywa Augusta III, dlatego Poniatowskiego nie uznawano, ponieważ jeszcze żył Stanisław Leszczyński. Nie wiem, czy żeśmy to powiedzieli w tej pierwszej części. W 1760, drodzy Państwo, w 4 roku, kiedy była koronacja Stanisława Augusta Poniatowskiego, żył jeszcze, drodzy Państwo, tak, w 64 roku była koronacja, a Stanisław Leszczyński umiera w 67, jeszcze 3 lata żyje. Oni nawet ze sobą korespondowali. Także Stanisław Leszczyński jakby się pogodził, bo miał duży szacunek do ojca Stanisława Poniatowskiego, który był na jego dworze takim majordomus, takim no quasi-kanclerzem, można powiedzieć. Na pewno marszałkiem dworu był Stanisław Poniatowski. Ciekawy człowiek, był lojalny, a nawet uratował życie Stanisławowi Leszczyńskiemu, tak? Drodzy Państwo, w Zweibrücken. Także na pewno Leszczyński jakby nie... I Stanisław August Poniatowski odwiedził Marię Leszczyńską w Paryżu wcześniej i prawdopodobnie był w Lunewilu króla Stanisława Leszczyńskiego, czyli miał w jakimś sensie być może błogosławieństwo, ale faktem jest, że wybór padł na Poniatowskiego, a żył jeszcze legalny król, drodzy Państwo, Stanisław Leszczyński, tak? Drodzy Państwo, chcielibyśmy Wam przeczytać fragment tego opracowania. No, oczywiście wszystkich zapraszamy. Ta książka ma nowe wydania już, czyli między Altrasztanem i Połtawą, żebyśmy zrozumieli, drodzy Państwo, jakie tutaj były problemy z obiorem króla i szybciutko zorientujecie się, że papiestwo no, nie akceptowało Stanisława Leszczyńskiego. Papiestwo opowiadało się wtedy, to był chyba Innocenty papież, Innocenty czy Klemens, Innocenty, to zaraz to wyjdzie, nie znamy wszystkich papieży na przestrzeni dziejów, wybaczcie,
drodzy państwo, opowiadało się z Augustem, który swoją drogą był protestantem, który niby się konwertował w tego, żonę miał protestantkę, która nigdy nie przeszła na chrześcijaństwo, miał elektorat saksoński protestancki, był okultystą, był masonem, był rozpustnikiem i tak dalej, a mimo wszystko Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego powiedziało się za nim. No taka jest historyczna prawda. Dlatego tu trzeba jakby bardzo mocno podkreślić odwagę Radziejowskiego prymasa i Konstantego Zielińskiego. Ale przeczytajmy fragment właśnie z tej książki biskupa Kopieca, biskupa seniora w tej chwili diecezji gliwickiej. August, stając wobec tego dynastycznego i politycznego konfliktu, decydował, strona 32, decydował się w sumie na groźne konsekwencje. Dla Polski sprawa była tym dramatyczniejsza, że formalnie do wojny ze Szwecją nie przystąpiła, a rozwój teatru działań wojennych zaowocował właśnie jej ruiną i bardzo głębokim podziałem społeczeństwa. Spowodowało to wzrost nastrojów niechętnych, a nawet wrogich Augustowi. Dotychczasowi oponenci i przeciwnicy Augusta, głównie przedstawiciele Wielkopolski, popierali teraz otwarcie Szwecję i jej króla, czyli Stanisława Leszczyńskiego, bo August zrobił taki myk, że spotkał się w Rawie Ruskiej z Piotrem I i tam podjęli spisek, że wypowiedzą wojnę Szwecji. I tak się stało, tak? A ty August został królem Polski, żeby wypowiedzieć wojnę Szwecji, a przecież obowiązywał pokój oliwski, tak? Wieczny, 60 roku, 1660. Drodzy państwo, katastrofa. U nas przywilej wypowiadania wojny ma tylko Sejm, czyli okazał się wiarołomcą, tak? August II, dlatego mówimy August II wiarołomny. Miejmy nadzieję, że w historiografii się to przyjmie. Popierali otwarcie Szwecji i jej króla. Szlachta Małopolska jednakże widziała w północnym mocarstwie najżywotniejsze zagrożenie dla siebie. Rozpoczęła się więc prawdziwa wojna domowa. Na Litwie walkę ze Szwedami podjęli zwycięzcy przeciwnicy Sapiechów, którzy znowu występowali przeciw Augustowi, dlatego związali się z Karolem Szwedzkim. W centralnych rejonach kraju, województwo sieradzkie, Mazowsze, także Podlasie, uformowały się oddziały partyzanckie walczące na różne sposoby ze Szwedami. Podstawowy trzon oporu przeciwko Szwedom na terenie Rzeczypospolitej stanowiło wojsko, ale saskie, ale w zasadzie można je było wkrótce określić jako uciążliwego okupanta, podobnie jak wojska szwedzkie obciążające społeczeństwo podobnymi kontrybucjami, również niszczące kraj przed naciągającym wrogiem. Dojrzała więc, no to już wiadomo, kto na tym wygrywał, tak? Wojna szwedzko-saska na terenie Polski sprzyjała Rosji. To jest logiczne. Mamy rok 1700, drodzy państwo, trzeci, czwarty, o tym mówimy, tak? Konfederacja Wielkopolska zmieniona na warszawską, detronizacja Augusta i mamy wojnę domową, tak? Pozycja za Szwedów na terenie Rzeczypospolitej w ciągu 1702 roku systematycznie się umacniała, następstwie ich zwycięstw militarnych. W konsekwencji tych następstw August musiał wycofać się z planowanego przymierza z Francją, która stała się oto zdecydowanym stronnikiem Szwecji, a związał się ściśle z cesarstwem, co zbliżyło go także do Rosji. No bo Habsburgowie zawsze mieli się ku Rosji, tak? By być w pogotowiu przeciwko Turcji, chociaż nigdy nie myślał zdecydowanie zrywać z poprzednią opcją polityczną. Od tego momentu zaczęła tworzyć się w Polsce opozycja antyaugustowa i wynikiem jej działania stała się zawiązana Konfederacja Warszawska, której w lutym 1704 roku dojrzała myśl o detronizacji Augusta. Pojawiły się od razu spekulacje o nowej elekcji wymieniającej osoby Jakuba Sobieskiego, księcia Neuburskiego oraz ponownie księcia Conti, o którym mówiliśmy. Jej oficjalne ogłoszenie przez Konfederację nastąpiło 14 lutego 1704 roku. Przez to stała się ona w tym momencie naturalnym sojusznikiem Szwecji. Karol XII wykorzystał skwapliwie chęci części elit Rzeczypospolitej do zmiany układu sił w Polsce i zamierzał doprowadzić do elekcji nowego króla. Król Szwecji zwrócił najpierw szczególniejszą uwagę na Jakuba Sobieskiego, z którym pozostawał już w kontakcie od 1701 roku, ale wkrótce nastąpiły nieprzewidziane dla niego wydarzenia. Chodziło o śmiały akt Augusta, który wybierających się z Wrocławia do Oławy królewiczów Jakuba i Konstantego Sobieskich aresztował 27 lutego 1704 roku. Tutaj, jeżeli zapomnimy, powiemy, że został trzeci syn Aleksander, taki bogobojny, którego Stanisław chciał uczynić prymasem, jakby koronatorem. Ale to się nie udało. Nawet gdy Radziejowski umiera, on nie przyjmuje tej nominacji, zostaje wtedy Konstanty Zieliński prymasem Królestwa Polskiego. Oczywiście August nominuje wtedy Szembeka Stanisława. To jest, może do tego dojdziemy, jeżeli zdążymy. Czyli Sobieskiego aresztowano 27 lutego 1700, porwano ich do Königsteinu i kazał osadzić w więzieniu na terenie Saksonii, co jednak nie zatamowało Karolowi drogi do szukania powolnego sobie kandydata i tym samym do nowej elekcji. W tej sytuacji Karol doprowadził 12 lipca 1704 roku do elekcji nowego króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego, wojewody poznańskiego. Ze względu na... Druga elekcja była 12 września 1733 roku. Ze względu na uchylenie się prymasa Radziejowskiego od udziału w elekcji, nowego króla ogłosił pod naporem Szwedów jego zwolennik biskup poznański Mikołaj Święcicki. Tutaj, drodzy państwo, ten Mikołaj Święcicki później jest porwany przez Augusta,
z Warszawy, wywieziony do Rzymu, z Rzymu do Ankony i w drodze z Ankony do Polski pod eskortą oczywiście. Tam dostaje kary, suspensy, jakieś cuda i umiera niby. To są zamordowane. Czyli tak ten, który ogłosił wybór Stanisława Leszczyńskiego, został zamordowany, biskup poznański Mikołaj Święcicki, którego jakby udaje się, że się nie zna, tak i Konstanty Zieliński został zamordowany przez Rosjan po wyborze. Także dwie osoby biskupów, którzy opowiedziały się za Leszczyńskim, zostały zamordowane. Nowy król ze względu na swoją całkowitą zależność od króla Szwecji nie mógł liczyć na szersze poparcie Rzeczypospolitej. Zaczął wprawdzie tworzyć, tak? Tworzyć swoją własną administrację, mianował własnych wyższych urzędników. W państwie zaciągał też wojsko, ale nie zdołał się umocnić w kraju. Niełatwo mu też było przeprowadzić sam akt koronacji. I dopiero po licznych zabiegach Szwedów dokonano jej w kościele kolegiacji świętego Jana w Warszawie, a nie w katedrze wawelskiej w Krakowie 4 października 1705 roku. Funkcji koronatora nowego władcy podjął się arcybiskup lwowski Konstanty Zieliński. Drodzy Państwo, natomiast w listopadzie tegoż roku został podpisany traktat polsko-szwedzki z Leszczyńskim jako partnerem Karola XII, w którym praktycznie Polska zeszła do rangi wasalnego państwa, pozostającego całkowite w zależności od Szwecji. No takie jest zdanie tutaj autora. Nie będziemy tego komentować. Drodzy Państwo, no i tutaj przeciwnicy Szwedów i dyktatu skupili się wokół Augusta i 20 maja 1704 roku doszło w Sandomierzu pod przewodnictwem Stanisława Denhoffa do zawiązania konfederacji deklarującej swą wierność dla legalnego króla, no dla legalnego z punktu widzenia oczywiście Kopieca, tutaj biskupa. Oczywiście on był nielegalny, bo przecież legalny był Conti, to wiemy. I podjęcie obrony całości Rzeczypospolitej przed wrogami. Licząc się realnie z niewystarczającymi siłami, przywódcy Konfederacji zwrócili się do cara Piotra z prośbą o wsparcie. Dzięki tej decyzji sprawa Augusta, nawet po elekcji Leszczyńskiego, zajęciu ziem Rzeczypospolitej przez Szwedów, nie została przegrana. Następuje teraz okres dwukrólewia i tak dalej, drodzy Państwo. We wrześniu 1706 roku mógł wkroczyć do Saksonii i 24 tegoż miesiąca, września, pełnomocnicy Augusta zawarli w Altrasztan niedaleko Lipska z królem Szwecji traktat, którego najważniejszym warunkiem była abdykacja Augusta z tronu polskiego. Na przeciągu roku tutaj mieściła się kwatera Karola XII, rozpoczynały się przygotowania do rozprawy z carem rosyjskim, drodzy Państwo. Z początkiem grudnia 1706 roku August opuścił Polskę i wrócił do niej dopiero we wrześniu 1709 roku i już po zwycięstwie połtawskim. August, tak? Drodzy Państwo. Także i to tyle odnośnie tej książki, a teraz troszeczkę, chociaż krótki fragment, drodzy Państwo, z książki o Konstantym Zielińskim, napisanej przez księdza w 1910 roku Stefana Szydelskiego. Drodzy Państwo, w ten sposób dokonał Zieliński, strona 72, w ten sposób dokonał Zieliński, czyli biskup lwowski, czynu, przed którym musiał uciec do Prus i który nieco jeszcze przedtem wydawał mu się niedozwolonym. Przed 30 września znalazł się w Warszawie w otoczeniu Stanisława. Dnia 3 października odebrał od nowego króla przysięgę na pakta konwenta, a 4 października ukoronował obydwoje królestwo. Po skończonych uroczystościach, kiedy go już w Warszawie nie potrzebowano koniecznie, a z tej przyczyny i nie zatrzymywano, opuścił miejsce przy boku króla Stanisława, aby znów powrócić do swoich dóbr i nie biorąc udziału w walkach politycznych, oddawać się pracy kościelnej i gospodarskiej. Czuł się teraz mniej skrępowanym, śmielszym, jak człowiek, któremu zdjęto kłopot z głowy, ale nie wysuwał się na szerszą widownię polityczną. Chciał pozostać mimo wszystko poza partyjami politycznymi. Wrócił na Kujawy. Król Stanisław Leszczyński pamiętał o swym koronatorze i rad mu się chciał odwdzięczyć w sposób, do tego nadarzyła się, a sposobność nadarzyła się w czasie niedługim. W dniu 13 października 1705 umarł w Gdańsku prymas i kardynał Radziejowski. W 9 dni po śmierci nominował go z następcą jego biskupa kujawskiego, Stanisława Szembeka, na miejsce Radziejowskiego. Kapituła jednak gnieźnieńska podzielona na zwolenników Leszczyńskiego i Sasa i mając wyraźny nakaz ze strony króla Stanisława wstrzymać się z wyborem arcybiskupa, zgody swojej na nominację Augusta nie wypowiedziała. Augusta z pewnością i sam interesowany Stanisław Szembek postarali się, żeby papież na mocy swojej najwyższej władzy apostolskiej przeniósł bullą z 6 czerwca 1906 roku Szembeka ze stolicy kujawskiej na gnieźnieńską. Tutaj otrzymał to i tak dalej na Śląsku. Hmm.
ale nie uznał go, tego Szembeka, co było rzeczą w tych warunkach naturalną, prymasem Leszczyński, który albo chciał stolicę prymasowską pozostawić nieobsadzoną, a w tym celu zakazał w kapitule gnieźnieńskiej donosić nawet Rzymowi o śmierci kardynała, albo pragnął obsadzić ją jakąś sobie oddaną osobistością. Myślał o Aleksandrze Sobieskim, a gdy ten się wymówił, wypadało mu zamianować prymasem arcybiskupa lwowskiego do swojego koronatora Zielińskiego. Nominacja Zielińskiego nastąpiła prawie w tym samym czasie z nominacją Szembeka, ale można się było na pewno spodziewać, że jej papież łatwo nie zatwierdzi, choć Stanisław przy niej nie będzie obstawał. Zatwierdzenie Szembeka ze strony Rzymu na prymasa polskich musiało mocno gniewać stronnictwo Leszczyńskiego, zwłaszcza, że papież zatwierdził także na biskupstwo kujawskie nominata Augustowego Szaniawskiego. Objawem gniewu króla Stanisława jest list jego do kapituły włocławskiej datowany w Miśni 23 września 1706, żądający, aby kapituła nie przyjmowała za biskupa swego Szaniawskiego, bo ten wiolawit prawo jego nominacji. Stolicy kujawskiej nie uważa za opróżnioną, jak nie uznaje kogo innego prymasem oprócz arcybiskupa lwowskiego. Tego samego dnia pisał z Misji do kapituły gnieźnieńskiej za arcybiskupem Zielińskim, polecając tylko takie brać przed się media, dawszy wstręt drugiemu jako in supplantionem elekcyi koronacyi jego contemplu liberare rei publicae formowanemu utrzymać viriliter et generose mogli. Drodzy Państwo, zajęcie bez oporu Saksonii przez Karola XII i pokój latrasztański, w którym Małgorz II rzekł się korony polskiej na rzecz Leszczyńskiego i sam go uznał go królem, dodała więcej pewności i śmiałości Stanisławowi także wobec Rzymu. Drodzy Państwo, no właśnie, drodzy Państwo, musimy tutaj powiedzieć, że z naszego punktu widzenia tak Mikołaj Święcicki, drodzy Państwo, jak i Konstanty Zieliński biskup, no to są po prostu z naszego punktu widzenia bohaterowie, tak? Którzy opowiedzieli się, drodzy Państwo, za Mikołaj Święcicki to, drodzy Państwo, Poznań, a drodzy Państwo, Konstanty Zieliński pochodził z północnego Mazowsza, pieczętującego się herbem świnka. To bardziej chodziło tam o jego siedzibę, województwo płockie, drodzy Państwo. Także Skępe, taka miejscowość Skępe, gdzie, drodzy Państwo, Matka Boska tam jest Skępska i bardzo byśmy prosili, żeby to zapamiętać, że on pochodził, miał dobra, biskup Zieliński właśnie w Skępe. To jest pogranicze kujawsko-pomorskiego i, drodzy Państwo, mazowieckiego. O, dzisiaj to jest województwo kujawsko-pomorskie, drodzy Państwo, na Pojezierzu Dobrzyńskim, na ziemi dobrzyńskiej. I tam został porwany później przez Kozaków, przez Rosjan i trzymany w Moskwie, gdzie zmarł. Został zamordowany przez Rosjan, drodzy Państwo. Czyli taki męczennik, można powiedzieć, za króla Stanisława Leszczyńskiego. Zresztą król Stanisław Leszczyński wyjeżdża po Połtawie z Polski, później wraca w 1933 roku, potem jest Gdańsk, pamiętamy, tak? Obrona Gdańska, też giną ludzie. Przebywa w Sopocie, w Gdańsku, emigruje do Królewca, potem zostaje księciem Lotaryngii i Bar i 29 lat rządzi Lotaryngią Barem. Drodzy Państwo, także za króla Stanisława Leszczyńskiego na pewno kilkanaście tysięcy ludzi zginęło. Na pewno sporo biskupów. Teodor Potocki był wtedy prymas w 1933 roku trzymany w twierdzy chyba w Elblągu, ale nie oddał życia. Był porwany Załuski też wcześniej, drodzy Państwo, więc no, była ta wojna domowa, prawda, w obronie tronu. Cieślak napisał taką książkę, obronę tronu króla Stanisława Leszczyńskiego. Nie dało się tego obronić. Nie chcemy tu nikogo winić i, drodzy Państwo, pamiętamy skrypty Fleminga, to znaczy, no właśnie, sytuację, w której August II zadbał już o sukcesora, ponieważ dawał pieniądze i za podpisywane skrypty, czyli weksle, które miały być umorzone w sytuacji, kiedy zagłosujecie na mojego syna, tak? I wielu magnatów podpisało te skrypty, dostało pieniądze, także po śmierci, jeżeli nie chcieli mieć ich przedstawionych do wykupu przez syna, no to musieli się opowiedzieć za nim, za Augustem III Gnuśnym, tak? Te słynne skrypty Fleminga, jest taka książka Kraszewskiego i ten jakby ta sytuacja historyczna, drodzy Państwo, gdzie w ten sposób dbało się o sukcesję, tak? Rozdając, po prostu podpisując pewne skrypty, tak? Czyli otrzymując pieniądze ex ante
drodzy Państwo. Ale no, faktem jest, że Anna Iwanowna po wyborze Stanisława Leszczyńskiego uderza na Polskę, jest wojna polsko-rosyjska. Saksończycy też wkraczają do Polski, jest wojna polsko-rosyjska na dwa fronty, tak? Tu nóż w plecy nam wbija Saksonia. Bitwa pod Gdańskiem, pod Wyszecinem, pod Puckiem. No, bitwy najpierw Jana Tarły, potem Adama Tarły, reiteruje Józef Potocki, który zdradza, potem Sieniawski, drodzy Państwo. Cała historia, bardzo pasjonująca, ale summa summarum, wtedy właściwie upada Rzeczpospolita. Tak. I do tego, drodzy Państwo, dzisiaj poświęciliśmy tak sporo czasu na koronację Bolesława Wielkiego, żeby przypomnieć te czasy początku XVIII wieku, no bo druga część XVIII wieku to upadek Rzeczypospolitej po tych 66 latach rządów saskich. Drodzy Państwo, jest czasopismo, nie wiem, czy tutaj tak szybko to znajdziemy, ale drodzy Państwo, czasopismo, nie wiem, czy nam się to uda, ale może, które, drodzy Państwo, historia, które, drodzy Państwo, zawiera w sobie ranking najlepszych i najgorszych królów Polski. I na 10 najgorszych królów, drodzy Państwo, w pierwszej czwórce jest, jako drugi jest August II Sas, a jako czwarty August, drodzy Państwo, nie, August III jest drugi, a August II jest czwarty. Czyli w czwórce najgorszych królów Polski, według tego rankingu, drodzy Państwo, tutaj jest ten ranking, jakby ktoś chciał, drodzy Państwo, sobie zobaczyć. Kupcie to. Jest dwóch Augustów. I oczywiście słusznie, tak? Ja bym ich dał na pierwszym i drugim miejscu, bo to są gwoździe, to trumny Królestwa Polskiego. Ale to nie byli Polacy. To byli Sasi. Niemcy, tak? Jeżeli dzisiaj widzimy tych rządzących, którzy chcą odbudować Pałac Saski na terenie Leszczyńskich swoją drogą, Stefana Leszczyńskiego, bo tam wcześniej był pałac Stefana Leszczyńskiego, potem wydzierżawiony Morsztyną. Morsztyni odeszli, bo poszli w kierunku Francji, więc został wydzierżawiony też Sasą, tak? Stefan Leszczyński. Drodzy Państwo, no jeżeli chce się, jest nostalgia widoczna za czasami saskimi, no to jest nostalgia za upadkiem Rzeczypospolitej, drodzy Państwo. I pięknie ten plac saski niby wygląda, ale pamiętajmy, co on oznacza, czasy saskie. Prawda? Za króla Sasa jedz i pij, popuszczaj pasa, czyli rób ta, co chce, ta to się odbywa i to jest przepicie, przejedzenie Rzeczpospolitej, tak? Pamiętamy Augusta II, Fleminga, potem pamiętamy Brula, tak? Pałac Brula też chcą odbudować, Kanalia do kwadratu, który takim odpowiednikiem Brula to jest dzisiaj Tusk, drodzy Państwo, no i właśnie idziemy tym, Bolszewia idzie tym tropem, tak? I to jest straszne i dlatego my właściwie znajdujemy się w tym samej sytuacji, co Stanisław Leszczyński, tak? I Katarzyna Opalińska. Znowu jesteśmy w tych samych czasach, tak? Tylko mamy tu już nie przeciwników królów uzurpatorów typu August II, August III, drodzy Państwo, czy potem marionetka Stanisław August Poniatowski, carycy. Nie do końca ta marionetka, dlatego on jest na siódmym miejscu najgorszych królów. Ale, drodzy Państwo, jesteśmy znowu między tymi królami uzurpatorami, czyli tu był, prawda, Kwaśniewski, potem był Komorowski, tak? Potem jeszcze Lech Kaczyński, teraz jest Duda, prawda? Cały czas jesteśmy w tej formule, drodzy Państwo, tak? Czyli niekoronowanych królów prezydentów III RP i my jako król Polski, też niekoronowany, elekcyjny król, drodzy Państwo, Polski. Więc dlatego, tak jak na początku przeczytaliśmy w Ewangelii, drodzy Państwo, musicie się powtórnie narodzić. Bo to motto, przesłanie dotyczy jakby sięgnięcia wstecz 1000 lat, pochylenia się nad koronacją. Piękny obraz Matejki, prawda, tu Bolesław klęczy, tak, bo ten ryt klęczy z włócznią Maurycego, korona, ten ryt koronacyjny, prawda, koronacja królów polskich. Zresztą Matejka namalował poczet królów polskich, tam między innymi Stanisława Leszczyńskiego też. Drodzy Państwo, mamy przepiękny poczet królów polskich. Drodzy Państwo, tego okresu nie mamy się czego wstydzić, tak? Drodzy Państwo, no a jednocześnie przy odzyskaniu niepodległości Paderewski, który był monarchistą, Korfanty, który był monarchistą, Haller, który był monarchistą, przegrywają, prawda, z formułą masońską, że w Polsce będzie republika masońska, tak? O czym telegramem zawiadamia Piłsudski, tak? Piłsudski jako ten, który wprowadził nam, tak jak Robespierre, Danton, tak? Wprowadzili rewolucję francuską, to Piłsudski jedzie do Francji, przywodzi nam tę
tą konstytucję francuską, prawda, i mamy ordynację, partie polityczne powstają i tak dalej, i zaczyna się ten ryt, drodzy Państwo, nie królewski, tylko ryt po prostu masoński, pokłosie rewolucji francuskiej, tak, gdzie są partie, które się tam, drodzy Państwo, mówimy, uporządkujmy to, tak, powiaty potrafią sobie wybrać przedstawicieli do Izby Poselskiej, w sejmiki wojewódzkie do Senatu, drodzy Państwo, jest król, jest ład, jest porządek, ale król oczywiście chrześcijański, tak. Drodzy Państwo, i mamy cywilizację Christianitas, tak? Drodzy Państwo, jesteśmy Christianitatis, tak? Drodzy Państwo, oczywiście będziemy mieć i pewnie już mamy problemy z Rzymem, który jako reprezentant Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Narodu Niemieckiego, no tak samo jak za czasów Stanisława Leszczyńskiego, ja tak za czasów prawdopodobnie Bolesława Wielkiego, czyli 1000 lat Rzym sprzeciwia się, żeby tutaj panował król, drodzy Państwo, chrześcijański, Polak, tak? Dlatego nie ma żadnego króla, z wyjątkiem świętej Jadwigi, którą nominował na świętą Jan Paweł II, tak? Jest też święty Królewicz, co prawda, Jagiellończyk, ale to Królewicz tylko, tak? Żadnych królów, czy to był książę Mieszko, czy król Mieszko, tak? Czy Chrobry, drodzy Państwo, nie ma świętych, tak? Bo jakby Rzym daje do zrozumienia, że nie uznaje polskich królów. Ale my się tym nie przejmujemy, drodzy Państwo, albo mało się tym przejmujemy. Uważamy, że jesteśmy w stanie, drodzy Państwo, to samo zrobić, co zrobił Chrobry, co zrobił Leszczyński i tak dalej, ale musimy tutaj apelować do kleru, żeby i do Was, żebyście zrozumieli wagę zbliżającej się daty 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego. Tak? Żebyśmy zrozumieli, że jesteśmy królewski szczep piastowy. Bardzo Was o to prosimy, żeby spróbować to zrozumieć. Musicie się powtórnie narodzić, jak mówi dzisiejsza Ewangelia. Czyli narodzić się w rycie królewskim. Tak, ja po to przyszedłem na świat i tak dalej. To są słowa Jezusa Chrystusa. Tutaj niedawno było zmartwychwstanie, ale zmartwychwstanie też oznacza zmartwychwstanie królewska polskiego. No i co? I zmartwychwstanie i bolszewia to przeinacza zawsze zmartwychwstanie bolszewi, tak? Drodzy Państwo, no musimy się jakby powtórnie narodzić. Czyli trzeba zastanowić się, czy odpowiada nam ten ryt bolszewicki, gdzie kościół osobno, prezydent osobno, tak, to wszystko jest rozdwojone, czy to ma być razem. Duch i ciało mają się złączyć. Nie da się rozłączyć ducha od ciała. Nie da się rozłączyć kościoła od życia publicznego. Tak? Nie da się. Te konkordaty oznaczają de facto współpracę. Konkordare znaczy współpracę. A interpretacja jest, że mamy konkordat, czyli rozdzielenie. Spróbujcie Państwo rozdzielić sobie ciało od ducha. Niech Wasz duch idzie sobie w inną stronę, a Wasze ciało w inną stronę. No przecież to się nie da, tak? A jednocześnie reprezentant ducha, czyli kościół, poszedł sobie swoją stronę, a reprezentant ciała, czyli bolszewia, poszedł sobie w inną stronę, tak? I mają rozdzielność, intercyzę mają, drodzy Państwo. No lipa to jest kompletna. Dlatego przesłanie 998. rocznicy to jest, przypomnijmy sobie, koronację, prawda, tutaj oczywiście biskupi, tak, ktoś by się kłaniał, gaudenty, inni tutaj wcześniej jeszcze święty Wojciech, który funkcjonował i tak dalej, nie mogli sobie chyba wyobrażać te ówcześni biskupi, że tu nie będzie królestwa, tak, potem święty Stanisław, który bronił rytu słowiańskiego, bronił królestwa de facto, tak, później Śmiały, potem Upadek, potem Łokietek, który po wstydliwym, po Leszku Czarnym, Leszku Białym, drodzy Państwo, ogarnia problem królestwa, tak, i na szczęście Janisław, a wcześniej Jakub Świnka, czyli protoplasta Zielińskich, bo to był ród Zielińskich, wcześniej Świnków, nakłada koronę Łokietkowi i jego żonie, tak, robi to sam Konstanty Zieliński, płaci najwyższą cenę, tak, wyjeżdża do Skępa, tam jest porwany, płaci najwyższą cenę, Mikołaj Święcicki ogłasza, płaci najwyższą cenę, dzisiaj mamy biskupów tchórzy, przyjrzyjcie się, drodzy Państwo, na to zaprzysiężenie Dudy w 2020 roku, zobaczycie, tam wszyscy prawie w maskach są, tak, i pewnie biskupi też, drodzy Państwo, więc jeżeli oni się boją jakiegoś pseudowirusa, no to o czym tu mówić, tak? Dziś odważnych biskupów już nie ma. Nie ma biskupów święcickich, nie ma biskupów, drodzy Państwo, Gerwardów, nie ma Janisławów, drodzy Państwo, nie ma biskupów Zielińskich, Świnków, no niestety nie ma, tak? Ale miejmy nadzieję, modlimy się, żeby byli, a może już są. Drodzy Państwo, na tym kończymy. Laudetur Jezus Chrystus Rex, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król i Maryja Królowa, zawsze Dziewica, z Bogiem.